Dzisiaj poznacie przepyszny przepis na domową chałkę, taką jak robiło się dawniej. Bez chemii, ta chałka nie będzie napompowana, jak w sklepach jest teraz, po prostu będzie pyszna. Poznacie z powrotem smak dzieciństwa. Rozpuszczamy masło i je studzimy. Do jakiegoś naczynia, w którym robimy ciasto, dodajemy mąkę, tyle ile macie napisane. Następnie dodajemy suszone drożdże. Dodajemy cukier, oczywiście bez cukru ani róż. Chałka wtedy wyjdzie po prostu niedobra. Dalej dodajemy sól. No i wszystkie te składniki teraz dokładnie ze sobą mieszamy. Następnie do całości dodajemy ostudzone i rozpuszczone masło. Możecie dodać margarynę, tak jak w piekarni. Dodajemy wodę. Absolutnie nie dodajemy mleka. W piekarniach też mleka nie dodają, ponieważ chałka może wyjść sucha. Dalej odpalamy maszynę i wyrabiamy ciasto. Jeżeli nie macie takiej maszyny, no to niestety musicie ciasto zrobić ręcznie. Jak już ciasto zrobicie, będzie mięciutkie, elastyczne i właśnie takie to ciasto ma być. I teraz tak, wyciągamy ciasto, dzielimy to ciasto na 3 części lub 4, a nawet i 5. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak przygotować taką chałkę z 4 części, ale jeżeli nie potraficie, to zróbcie sobie, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, 3 takie wałeczki i zróbcie tak zwanego warkocza. A jeżeli chcecie się nauczyć z 4 części robić taką chałkę, no to zostańcie i patrzcie uważnie. Jak widzicie, ciasto dzielimy na 4 części i robimy tak zwane wałeczki. No i dobra, jak już widzicie, mam zrobione 4 wałeczki. Wszystkie te wałeczki musimy zlepić na samej górze, tak jak widzicie na filmie, bardzo dokładnie. I teraz bardzo ważna rzecz. Jak już to zlepicie, to te środkowe 2 wałki idą do góry. Powstanie Wam taki X. I teraz tak, pierwszy ten górny wałeczek idzie do dołu, do środka, a ten dolny wałek idzie do góry. Robimy takiego przeplatańca. Widzicie to? I znowu ten górny idzie do środka, do dołu, a ten dolny wałek idzie do góry. Widzicie? I znowu jest ten X. I ponownie. Wałek z góry idzie do środka, do dołu, a ten z dołu do góry. Powstaje piękna chałka. Celowo nie robię żadnych cięć, żebyście mogli to dokładnie zobaczyć i później bez problemu to powtórzyć. Końcówki tych wałeczków zlepiamy tak jak na samym początku. Chałka będzie wyglądała tak i teraz co musimy zrobić? Oczywiście bierzemy sobie blaszkę, na blaszkę kładziemy papier pergaminowy i przekładamy na nią chałkę. Chałkę przykrywamy folią spożywczą i odkładamy w ciepłe miejsce na 20 minut. Po 20 minutach robimy kruszonkę. Składniki macie napisane. I teraz tak, wszystkie te składniki dajemy do jednej miski i wyrabiamy jednolite ciasto na taką kulę. Zaraz powiem Wam, co z tym ciastem robimy. Jak już, kochani, ulepicie taką kulę, jednolite ciasto, to teraz w dłoniach po prostu rozcieramy to ciasto na kruszonkę i robimy to kilkakrotnie. Dzięki temu kruszonka będzie ładnie wyglądała i będzie naprawdę smaczna. Tak będzie wyglądała po kilkukrotnym rozkruszeniu. No dobra, ale teraz co robimy dalej? Bierzemy jedno całe jajko i dajemy to całe jajko do szklanki. Bierzemy sobie coś do mieszania i musimy bardzo dokładnie to jajko rozmieszać całe. Rozmieszane jajko odkładamy na chwileczkę na bok. Bierzemy wyrośniętą chałkę, widzicie? Ściągamy folię spożywczą i teraz przed smarowaniem chałki musimy dłońmi, popatrzcie, zrobić takie wgniecenie. Widzicie to?
Robimy tak kilka razy. Dzięki temu chałka nie będzie się rozlewała na boki podczas pieczenia, tylko będzie ładnie rosła do góry. No i teraz dopiero bierzemy to rozbełtane jajko i smarujemy bardzo dokładnie chałkę. Dlaczego używam całe jajko? Dlatego, kochani, że po wypieczeniu chałka będzie wyglądała jak ta ze sklepu. Będzie się ładnie świeciła i będzie pięknie upieczona. Zresztą zobaczycie to na samym końcu. Teraz bierzemy kruszonkę i posypujemy kruszonką całą chałkę, tak jak widzicie. Tak chałka wygląda przed upieczeniem, a teraz nastawiamy piekarnik. Chałkę wkładamy do nagrzanego piekarnika i zaraz Wam powiem, jak długo się upiekła. Tak wygląda chałka po upieczeniu. Oczywiście ona jeszcze jak ostygnie troszeczkę ściemnieje, a piekła się w moim piekarniku 40 minut. Teraz należy taką chałkę wyłożyć na kratkę, żeby ona odparowała, żeby ostygła. I gotowe, kochani, zróbcie, poczujcie ten smak dzieciństwa, a ja życzę Wam smacznego.